BetClick możesz grać bez podatku. Codziennie, całą dobę, wszystkie sporty. Zielony to symbol nadziei, niebieski oznacza niebo. Pytanie przed meczem 14 kolejki BetClick pierwszej ligi jest proste. Kto ma większe nadzieje na znalezienie się w piłkarskim niebie? Odpowiedzi są dwie. Ruch Chorzów albo Warta Poznań, bo te zespoły zmierzą się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na ten mecz zapraszają Rafał Grodzicki i Aleksander Roy. I no teraz Warta stopniowo podchodziła do rywala, utrudniając mu rozegranie piłki, ale Ruch sobie z tym radzi. I znowu rusza ta prawa strona. Kończkowski poczęstował testowany podaniem przez Kozaka, tym razem to Kończkowski atakował i gol! Dośrodkował Kończkowski, a Ruch to znowu robi. Ruch szybko otwiera spotkanie golem kogo? Szomy Nowotnego. Zgadza się, kapitalna akcja Kozaka, dośrodkowanie i komu można taką piłkę zagrywać na głowę? Tylko Nowotnemu, on kapitalnie czuje się w tych pojedynkach powietrznych i po raz kolejny udowadnia, że... Tkaczuk piłkę dostarcza, Tkaczuk dobre dośrodkowanie i broni Turk! Jeszcze nie koniec, dopiero teraz gwizdek sędziego oznaczający przerwanie akcji. Było bardzo niebezpiecznie, kto tam uderzał? Dobra, taka cięta piłka, tutaj jeszcze było zgranie na sukcesach, które chce osiągnąć z Ruchem. Ależ teraz był rykoszet, mogło się to różnie skończyć, że po prostu Dawid Szulczek nie zawraca sobie tyłu. Zagrozić bramce gospodarzy. Poczekaj, bo tutaj po posiłki jakby zadzwonił zespół niebieskich, bo wielu piłkarzy pojawiło się nagle pod polem karnym, ale Kozak z tego nie skorzystał. Kozak postanowił uderzyć na bramkę, ale niecelnie. Ale to też jest potrzebne, jeśli chodzi o drużynę niebieskich, bo doskonale wiemy, że zieloni starają się bronić w swoim polu karnym. Celnych strzałów Warty, ale też skuteczność podań była zatrważająca. 62% niebieskich i 54% Warty Poznań. To jest naprawdę fatalna statystyka, a uderzał niecelnie, ale groźnie Mateusz Szwok z pola karnego. A tymczasem Szeliga, dobre dośrodkowanie. Nie było tutaj strzałów, pierwsze tempo, ale jest trafienie. I kto? Michalski, były zawodnik Ruchu, ale widzieliśmy, w jak łatwy sposób przedostali się zawodnicy Warty w pole karne. No i widzimy, że chyba podwójne gratulacje dla tego, który trafił, dla Michalskiego. Kozak do Mezgraniego, ładnie ta piłka sunęła po tym, jak ją popchnął w taki bilardowy sposób. Właśnie Kozak, Szwoch, Sadlok z dystansu, piłka się odbiła! I jest w siatce, 2-1, ależ błyskawiczna odpowiedź. I kto? Kapitan zespołu daje Ruchowi prowadzenie. Ale co znaczy decyzyjność? Mając lewą nogę, będąc przed polem karnym. 88 meczów tego piłkarza w Ekstraklasie. Dobre było to dośrodkowanie, ale ucierpiał tam bardzo mocno jeden z zawodników niebieskich. Nie wiem, czy to nie Szymański, tak jest. Kiełb piłkę dośrodkował. Bardzo wysokie zagranie i Turk zanotował taki pusty przelot. Jeszcze tutaj sygnalizuje, że był popychany. Tutaj jak bramkarz wychodzi w polu karnym, to po pierwsze, to musi być bardzo pewne. Mało było tego w tym meczu. Jest dośrodkowanie, wychodzi z bramki Turk. No nie była to nasączona w 100% pewnością siebie interwencja, ale zdecydowanie lepsza niż ta poprzednia. Natomiast Warta będzie jeszcze testować słoweńskiego bramkarza. Warta teraz będzie naprawdę często testować defensywę niebieskich. Jest tutaj zamieszanie w polu karnym. Jeszcze Żurawski złożył się do strzału, jeszcze Gąska niecelnie. Wszyscy wbiegli w linię, wszyscy chcą zaatakować, nie ma kogo do zbiórki. Żurawski i będzie jeszcze okazja, Firlej, rykoszek. Czyżby czekał na jakąś decyzję VAR? Patryk Gryckiewicz. Gramy dalej. To jest ta sytuacja. Widzieliśmy, że piłka ostatecznie trafiła w rękę Lukicia. Zobaczmy, jak to się zakończy. Piłka obok bramki. Trochę mi to, Rafał, przypominało tego gola Nowotnego. Wydaje się, że Ruch przetrwał to, co najgorsze w tym spotkaniu. Przetrwał tę
mini nawałnicę w końcówce meczu, ale zobaczymy. Jeszcze piłka widziała nie takie sytuacje. Przecież dzisiaj Chrobry w niesamowitych okolicznościach doprowadził do zwycięstwa 3-2. Tutaj trzech zawodników niebieskich, ale to inna trójka jest istotna. 3 punkty zostają w Chorzowie, bo Ruch pokonuje Wartę 2-1. Z BetClick możesz grać bez podatku. Codziennie, całą dobę, wszystkie sporty.